poprzednio w Darksiders. Judgment is at hand. Humans, always so frightened. See your life as you truly live. It is finished. Your lord summons you. I am ever his servant. You forget your station, Nephilim. You may be a horseman, but I am a lord of the dead. And your king demands an audience. This realm belongs to corruption now. None alive can stand against it. You misjudge me. You ride without the power of the seals at your back. You would not survive even the weakest trial of the realm. I brought low the arena's champion. That is but a game, Pale Rider. There are other trials meant to punish. Speak with the voice in the Gilded Arena. Ask of the Psychomeron. If you live, we will speak again. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 2 Definitive Edition, w którym spróbujemy jakoś ogarnąć sobie drogę do Psychameronu. A żeby to zrobić, zwróciłem się na... Holy shit, dude! To się nazywa schować coś. Jak ja tego nie usłyszałem, kiedy tu za pierwszym razem wszedłem. Dobra, wracając. Żeby dostać się do Psychameronu, musimy wejść na arenę i pogadać sobie z tymi głosami. Zjęłam. Czy to się samo obróciło? Tak to wyglądało. Dobra. Never mind. Musimy dostać się dalej. Czekaj, ja idę teraz do areny głównej, czy... Tak, dobra. Już się bałem troszkę, że idę w złym kierunku, ale nie. Na szczęście nie. Lecimy dalej, ażeby... Serio? Ażeby obgadać... z tym głosem, który wcześniej powiedziano, jak przyzwać mistrza tej całej areny, jak dostać się do Psychameronu. Gdyż to tam skrył się Bazyleus, czyli ostatni z trzech lordów, których mamy do Władcy Kości sprowadzić. Dobra, pogadajmy. Seek the Psychomeron. If such a thing were possible, it would surely rescue out to your very soul. I have a few to spare. Indeed. But I wonder, are we too old to burn after so many? Widzę, śmierćmy to danym poważaniu, jakiekolwiek opinie. Przetrwaj Psychameron! O kurde! O super! Dwa tyrany na start. Nieumarłe, które coś niecoś mi biją. Dobra, to tarcza na start. Żeby się wzmocnić już. Trochę żniwa. Było fajnie, jakbym coś trafiał, nie? Ale kurde, ucięło mi jakby kawałek dialogu, mam wrażenie. W sensie śmierć by powiedział jakieś zdanie, zanim
głosy głos odparł w rzeczy samej, ale całe to zdanie śmierci jakby zostało zastąpione złymi napisami. No chyba, że jednak pojawiło się tylko na tak krótko, że ja nie byłem w stanie go dojrzeć. Dobra, tarcza, pota, żniwo. I tniemy dalej. Ha, i cyk, proszę bardzo, druga egzekucja. Nawet ładnie wyglądająca. W ogóle przeniosło mnie na sam środek tej areny, nie? Dobra, no, wyłącz! Żeż mi ten tryb, no. Dobra, co my tu mamy? Może coś lepszego. No, kosy to nawet się nie łudziłem, że mogą być lepsze. Buty... Doświadczenie plus 6%. Kusząca opcja. Co ja tak zielam? Okej, tutaj cała reszta idzie na plus, a złoto dodatkowe zamiast doświadczenia. Myślę, że mogę to wziąć, zwłaszcza, że nie będę tracił tego, bo mogę sobie wziąć... O! A, okej, widzę, że jednak troszeczkę to... by spadło. Nie aż tyle. Jeden punkt i o 5. No to mogę to wziąć. Tutaj siła trochę wyżej. To mnie aż tak nie jara. Dobra. Ulepsz kosy. Tym... Jeszcze bardziej podbijamy zdrowie. Prawie 3000 już go mam. Dobra. Kosy. Bier. Wyciep. No, halo. Wyrzucił czy nie? Nie wyrzucił? O, czy to jest już ten próg? Czy jeszcze nie? Ale jak widać ten progres tego paska, taki momentalny, jak te kosy się wyrzuci. Patrzcie. Pyk, i patrz na mój pasek życia. I to jest fajne, jest pełny, nie? Teraz uwaga, podnoszę. I momentalnie się obniża, bo się powiększa o te 1000 ileś punktów. A ile? Dokładnie to jest o 1061. O, i to dalej leci w górę. Okej, jeszcze bardziej zrobi obrażenia. Punkty gniewu. Nie. Obrażenia od krytycznego. Lecimy z tym coraz dalej. Ale kurde, już szpony nie są aż tak silne. W sensie już nie ma takiego, że po prostu wchodzę i one-shotuję tym każdego pomniejszego przeciwnika. Czyli, no co, może jak trzeba je zainwestować w coś innego? Dobra, no mam już teraz dwóch lordów, których mogę wezwać. Tak więc, jeden tam, drugi tam. No dobra. To troszeczkę chyba za wcześnie wykorzystałem, mam takie wrażenie. Nie, tylko kasa. Dobra, teraz czekaj, który... Co? O, akurat, dokładnie chciałem właśnie tego, który windę ogarniał, odwołać. Tak więc proszę bardzo. Faryzjonera odwołałem, z tego co widzę. No dobra. Otwieramy. I przyzywamy ziomeczków w tym miejscu właściwie. No to przyzwał mi ich, czy nie? Chyba nie. Czekaj, jeszcze raz. O ile mnie to leczy? Pokaż mi te szpony. 168.
Kurde, chyba będę powoli jednak inwestował w to. Dobra. Mam ich obu. Teraz... Cóż teraz? Tak sądziłem. Dobra, go. Może jednak. No idź. Dobra, jakieś takie totalne pierdoły to są dalej one-shotowane. Ale one też nie robią w ogóle obrażeń, więc... Nie ma się co dziwić. Okej, czy ja jestem w stanie tam wskoczyć tak po prostu? Chyba nie do końca. To wygląda trochę jak powrót, jak tak patrzę. Tutaj... No tutaj nic. A, czekaj, tutaj jest jakieś przejście. Czyżby to był jakiś skrót dla mnie? Albo jakaś alternatywa do odblokowania? Oj, i tak i nie, jak się mam tak powiedzieć. W sensie, no jest to powrót, nie? Tylko nie bardzo wiem, po co mi on. Znaczy tak, muszę tego odwołać, nie? Dobra. Czekaj. Dobra, odwołaj mi tamtego. Nie. Nie, kurde. Resecik, proszę. Bo tak, jednego muszę puścić tam. Tylko właśnie jakby... No, bo ja nie wrócę tędy. To jest literalny powrót. Bo tu jest wystarczająco czasu, żebym ja sobie zdążył tutaj przejść. Dobra, czekaj. Weź to podtrzymaj, a ty chodź ze mną. Okej, tu jest jakby zejście na dół, ale to jest bardziej powrót. Okej, pójdziesz tam? Pójdziesz? Którędy? A, tamtędy, dobra. Okej. Czekaj, powoli. Okej, teraz biorę sobie to i jestem po drugiej stronie. Skarabeusze rozwalone, ja wyleczony, skrzyneczka otworzona. A, w niej tylko jakieś słabe kosy. W ogóle zajebiście rzadko dostaję jakieś kosy mocne, nazwijmy to, nie? W sensie... Kiedy ja ostatnio dostałem kosy, które faktycznie robiły jakieś obrażenia? Dobra, mam teraz to, ale czy mogę jego tam wysłać? Yes. Okej, mogę. Jakby, jak on teraz pójdzie? A, pewnie tędy i tutaj. No dobra, ale jakby co mi to ma dać? No, idź. No, poza tym, że może mi to otworzyć przejście, nie? O, artefakcik tam widzę. Dobra, tu się otworzyło przejście. Dobra, tutaj jak przez to przejdę, to ich sobie anuluję, powiedzmy. Sorki. Tutaj nic. Tu jest wajcha. Czy tam guzik.
Okej, to jest na stałe. Czyli mam przejście już odblokowane. Tyle dobrego. Tylko jak mam teraz dojść po ten artefakt? A, tak po prostu, okej. Chyba... jakoś tak z tej strony bardziej. Tak. Kurde, ale zacznę tego chwytu jest po prostu przerąbany. Uj, to jest pierwszy artefakt dynastii Renagoth! Rzadki artefakt należący do dynastii Renagoth, która znana była z wielkiego męstwa oraz niezrównanej biegłości we władaniu bronią. Zwróć ten przedmiot Ostygotowi, a otrzymasz pokaźną nagrodę. Okej, to jest pierwszy artefakt, więc w końcu dowiem się, co dostaję za tego, za te konkretne rodzaje tych artefaktów. Bo jak dużo to nie ma obrażeń od upadku, nie? Bo to by się skończyło źle, gdyby były. Dobra, tu otwieram. Tu jest, wiadomo, skrzynia z kluczem. Chociaż sobie można zrobić skrzynia z mapą, nie? No bo akurat w Psychameronie jeszcze mnie nie było. Okej, tam są trzy wajchy. Czy tam guziki. Bardzo bym chciał natrafić sobie od razu na kolejną. Okej. Czemu nie mogę dwóch naraz wysłać? No ale jakie to jest dziwne. Aha, okej, ale jakby żadnej czasówki, żadnej utrudnienia typu, nie wiem, jak masz pierwszy wciągnięty i wciśniesz trzeci, to drugi się wysuwa. Coś takiego, nie, to jest tak po prostu, naciśnij trzy, wsuń trzy rzeczy do tego i masz klucz. Dobra. Czy tutaj coś będzie ciekawego? Chyba nie. O! Dobra, jest poteczka. To mnie akurat cieszy. Tu jest portal. Znaczy portal. Panel do stworzenia takowego. Pytanie. Gdzie jest drugi panel? Bo te portale są dwustronne. A, tam jest. Okej, czyli... tu tworzę, tam wyskakuje. Ale co mam mi tu dać? Tam jest ten krata dalej. A, chyba, że mogę, tak jak wojna, robić wzmocnione portale, wtedy się tam jakby wystrzelę. No ale to jest do ogarnięcia później. Czytaj w momencie, w którym w ogóle sobie zdobędę możliwość tworzenia tych portali. Bo póki co, ja spotykam te panele, na które mogą mi w tworzeniu tych portali posłużyć. Ale samych portali jeszcze nie jestem w stanie tworzyć. I obawiam się, że niestety tak samo jak Wojna zdobył ów artefakt, czyli Władcę Pustki, dość późno fabularnie, tak samo będzie ze śmiercią. Dobra, żadnych głazów nie ma. I kolejny panel chyba widziałem. Co to za pajęczak jest? Dobra, nie koniecznie był to panel, ale jest to za to coś, co mogę wykorzystać. Mianowicie... po raz kolejny przyzwanie lordów. Dobra, z tej strony... no, trochę się nie popisałem. Okej, czy ja mogę któregoś wysłać? Mogę. Tyle dobrego. Tu albo się to odblokuje, albo... albo będę tędy wracał, jedno z dwóch. Aha, okej. Dobra, weź się stań tutaj. Okej, widzę, że... posłałem ziomka i on tak jakby taką pętlę miał narzuconą, że musi iść tam. Chcą walczyć z czymś?
Wreszcie, do czego ty polazłeś? Tam idź, naciśnij guzik. Czy tam przyciśnij platformę. Sobą. Gdzie on tam polazł w ogóle w prawo? Co tam się w prawo może mieścić? Dobra, never mind. Ja lecę dalej. Okej, tutaj nic. Póki co przynajmniej. Tylko przejścia. Czekaj, w dół czy gdzie? A, czekaj. Widzę. Wait a minute, ale jak mam to? Jakby ja widzę ten panel, ale nie mam jak użyć Lorda. Czy ja muszę tego użyć w powietrzu? Nie no, gra mi tego nie pozwala wykorzystać w powietrzu. No okej, super. Kamero, czy mogłabyś mi pokazać coś więcej? Coś, ja chyba muszę wysłać jednego Lorda, żeby się do niego dociągnąć, no ale problem jest to, że ja nie mam jak tam tego Lorda wysłać. Okej, tam jest jakiś widok mam. Spodu na to miejsce. Jak ja się mam dostać tam niżej? Tędy nie. Tutaj też nie. Nie wiem, czy wiesz, ale tu byłoby troszeczkę szybciej, wiesz? Ale jeden styknie. I co mi to daje? Tam otwiera skrzynię. No nie, z tej strony się nic nie otwiera. To też w żaden sposób nie działa. Ty chyba? Czekaj moment. Czy ja nie mogę tutaj z dołu jakby posłać tego typa tam? Bo to musi być stąd jakby ten widok. Czy nie? Nie no, chyba nie. Nie, bo tutaj jak robię, to mam typa. Nie, bo jak tu przejdę, to ich odsyłam, czyli to nie to. I kurde no, co teraz? Help blocks. Okej, no tam chwilowo nie pójdę. Mogę nakazać na tym stanąć, ale jakby no niewiele mi to daje. Kurde, jak wysłać typa na drugą stronę, no? No chyba, że teraz muszę zrobić rzecz najbardziej oczywistą, czyli po prostu do typa się dociągnąć. Może spróbuję z wysoka. Mało brakuje, widzę. Nie. Jestem dosłownie leciutko za daleko, żeby to zrobić. Czekaj, może spróbuję z celownikiem. No ej, ile mi brakuje milimetrów? Ale gdzieś to jest jakieś przejście. No to wygląda jak mówię jest po ścianie, ale brakuje mi tu... Wait a minute. Czekaj chwilę.
Jesteś pewien, że takie niemożliwe? Dobra, stop. Czy tutaj się teraz coś otworzy? Nie, kurde! Ale tam mam jakieś przejście, no, ale to jest tak, jakbym mógł biec po ścianie. Tam bądź w drugą stronę, no, ale nie jestem w stanie biec po ścianie. W tamtym kierunku. Tutaj też nic nie zrobię. Tu. Tu mam procha. A sto... Brawo ja! O tym nie pomyślałeś, Downie, żeby tak po prostu sobie spojrzeć z góry. No i teraz pyk. Za trzecim chwytem się udało. Ja pierdzielę, dlaczego rzeczy najbardziej oczywiste są z reguły widzę najmniej przypuszczalne. Nie, to nie było zbyt niepoprawne. Ej, to jest skrót po prostu. Ja pierdolę. No, chodź tu. Nie mogę go od razu odwołać. Byłoby trochę mniej czekania. Coś z tej strony? Nic. Tutaj... jemu rozkażmy. Ja tutaj nic nie zrobię. Gdzieś ty poleciał, gościu? Tu masz... Nie. Może udawajmy, że to się nie wydarzyło. Myślę, że będzie to dość dobry wybór. O, po tak nie było, świetnie. Po tak nie było, to się głównie w walkach przydaje, mam wrażenie. Tu się przyciągnę, bo hej, jak mogę zaoszczędzić trochę czasu, to czemu by nie? No i dobra, jestem po drugiej stronie. No, także lordowie zostali odesłani. Już myślałem, że tego, że się tego napiję, ale na szczęście nie. Do mnie. Trafiłem w ogóle w coś. Proszę bardzo. Z takim supportem to jestem niepowstrzymany. Okej, drugi gnaszoropodobny. Kościany olbrzym, to już jest zwykły przeciwnik. Tarczak. A dobra, nie. No mnie nie kosztowała, po prostu była ciągle aktywna.
Nieumarły skarabeusz gigant, no bueno. Te, lordowie, może byście tak się przytargali tutaj z łaski swojej. Bardzo. O, za to też jestem wdzięczny, bo trochę miałem drobny deficyt tych potek. O, i tutaj jeszcze jakiś talizmanik mały. Obaj do mnie wracać. Co mnie tutaj czeka dalej? Co ty nie powiesz? No ja się tam osobiście nie przeprawię. Czy mogę? Nie, okej, okay, mogę. Wystarczy pobiec po ściance. Okej, okay, teraz co? Odblokowuję skrót, czy właściwą ścieżkę? Dobra, i to jest jaka strona? A, to jest ta strona, dobra. Czyli tędy muszę iść fabularnie. No i dość fajnie akurat, tak wiecie, wchodzą jakby pod ziemię, powiedzmy. W sumie jestem ciekaw, co się z nimi dzieje, kiedy oni są odsyłani tak jakby. Już myślałem, że się wróciłem na początek, ale przypomniałem sobie... O, proszę bardzo. Tak nie słyszałem, tylko zauważyłem przez przypadek. 22 magiczne głazokęsy, a ja jeszcze ani jednej kombinacji tego nie wykorzystałem. Dobra, powoli odzyskuję potki. Za chwilę będę miał znowu ich full. I nie będzie to nic złego. Wbrew pozorom. Jak na początku potki nie są aż tak potrzebne, tak teraz... No troszkę boli mnie ich brak. Ej, drugi artefakt. Tu god tylko. No w sumie jakby tutaj tak po prostu leżał artefakt, który daje mi punkt umiejętności, to bym się aż zdziwił. Co teraz? Czyli co tam jest dalej? Pokaż mi to. Jedna wielka plama. No, definitywnie będzie to boss. Czyli, kurde, udało mi się ukończyć chyba Psychameron w jednym odcinku. No, nie sądziłem, że to się uda. Tu proszę, jednak. Dobra. To ciekawe. O, super. Ciemno jak w dupie. I znowu to pajęczysko. Co to jest? To jest Bazyleus. Wow, kurde, nie zauważyłem typa. Co się nie zauważyłem, nie zdążyłem sobie go namierzyć. Gościu, jakbym cię w Sekiro miał, to byś nie wytrwał w... Co to ma czaszki? Akidna! Oh shit, dude! O, to żeś se rączego rumaka ogarnął. Dobra, tniemy ją, tniemy! Tarcza, żniwo i tak dalej. Nie gada, że to... Jezu, już myślałem, że go zniszczyłem dosłownie w 15 sekund, ale nie. Na szczęście nie. Na szczęście dla mnie to tylko by... O kurde!
Ej, ale jakby co, z nią współpracuje, czy on ją kontroluje? Bo teraz nie wiem, jak rozumieć tę walkę. Czy właśnie, Boże, mam jeszcze to. Rewolwer właśnie mam. Czas by go trochę poużywać. Super, zapędzić mnie w kozi róg, no. Najlepiej, co nie, cwaniaku? Dobra, jedna, druga pota. No Jezus Maria, dawaj mi typa. Dobra, masz, dosiadłeś znowu swojego, a nie dosiadłeś sobie jednak swojego rączego rumaka. A to dla mnie to nie jest aż tak źle, bo jako iż ona sobie tutaj siedzi, to ją z chęcią sobie teraz wezmę i potnę, jako żniwiarz! A dlaczego? Bo kurna mogę. Nie zabronisz mi tego zrobić. No i proszę bardzo, teraz fala i żniwo i zaraz będzie po, i już jest po walce. Ładne cięcie. Dosłownie dekapitacja w dwóch ruchach. O kurde. On jak śmieszną lalką rzuca. Kły Akidny. Przez wiele tysiącleci dzięki swym kłom Akidna odbierała życie niezliczonym ofiarom, aby zaspokoić nienasycony apetyt. Teraz śmierć uzbrojony w kły Akidny wysysa z przeciwników zdrowie, wzmacniając jednocześnie żywiarza. Ej, ale zajebista broń. I kurde, dwa questy naraz popchnięte. Akidna i ten. Jezu, ale tu ciemno jak w dupie normalnie. Jak to było jej leże, no to bym, w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby to było jej leże. Dobra, i czyli teraz główne zadanie polega na tym, aby... ponoć najpotężniejszy z nich, no... Widać było, jak był potężny, tak średnio był potężny. Teraz moim głównym zadaniem jest w sumie wrócić do tego. Właśnie. Wrócić do... Władcy Kości. No, ewentualnie mogę się cofnąć jeszcze do... O, przepraszam. Do Krainy Kuźni i ogarnąć Akidnę. Coś powiadomić Tejna, że już to zrobiliśmy, ale myślę, że dopiero jak ogarniemy sobie też Obalonego Króla, dopiero wtedy się tam cofnę. Znaczy i tak muszę się tam cofnąć, bo ma tam bezkrwistych, no ale... Wiecie tak, żeby łombo kombo zrobić z tych, ale myślę, że jak na razie to zakończę odcinek, ponieważ... dobra, jeszcze. Dajmy się nażreć tym kosom. Szansa na egzekucję, coraz wyżej. To się mi podoba. Dobra, jak to wygląda tutaj? No... Obrażenia, niestety słabe od tych szponów, ale pewnie, nie wiem, no zakładam, że chodzi o to wysysanie życia, dlatego byłoby dobre, nie? W sensie, byłoby fajnie, jakby te bronie się akurat, te bronie za, nie wiem, może nie tyle za bossów, no bo nie wszystkie się za bossów dostaje, ale te takie lepsze bronie, żeby się skalowały trochę z poziomem śmierci, to byłoby dość fajne. Ale dobra, wyświetl mapkę. I przenieśmy na wiekuisty tron. Ja na razie do króla jeszcze nie będę wracał, ponieważ zauważyłem, że jest kilka miejsc, w których mogę tych lordów przyzwać, aby coś niecoś dla siebie zdobyć. Tak więc z wielką chęcią to zrobię. No, to ma ciągle to samo. Nie, to jest jakiś bug, mi się wydaje, że to się ciągle wyświetla, bo nie powinno. Tego zaatakować nie mogę.
Czekaj, czy Ostegod? Nie, Ostegod nie ma nic do powiedzenia więcej. Natomiast ja... No, nie chciałbym tego robić, no ale... Za słabe są te po prostu kiełki, no. Sorry. I teraz tak. Mamy tutaj Etugod, czyli hajs. I Renagod, czyli... 35 punktów zdrowia i 10 punktów gniewu? Ale w sensie to mi powiększyło teraz pasek HP i furii? Czy tam powiedzmy many? Czy... Dał mi dosłownie, czy mi zregenerowało o tyle? Teraz nie jestem pewien, jak to rozumieć. No dobra, nieważne. Załóżmy, że to pierwsze, bo to by mi się lepiej o wiele bardziej przydało. A ja póki co odcinek zakończę. Dzielę sobie obie potki. Zakończę odcinek, a z wami widzę się w kolejnym, w którym, mam nadzieję, będę już miał zebrane wszystko, co się da dzięki tym lordom i będę mógł na spokojnie wrócić z nimi do Władcy Kości, który... Podejrzewam, że raczej dość mocno ich ukaże. I ze wszystkich tych trzech lordów, jak ja powiedziałem w poprzednim odcinku, najbardziej szkoda mi sędziego. Bo sędzia, mimo iż opuścił wiekuisty tron, to nadal Władcy Kości służył. Ale nic to. Kończymy gierkę, czy gierkę. Gierkę to skończymy, ale chyba za jakieś 15 odcinków. Łącznie. A póki co ode mnie to tyle. Żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.